pisał o tym, że byliśmy w kontakcie z tymi miastami, oferowaliśmy wsparcie i jeśli będzie to konieczne, to oczywiście na miarę naszych możliwości tego wsparcia udzielimy. Więc widzimy, że cały czas na szczęście ta pomoc do Ukrainy dochodzi, te zapewnienia o tej pomocy są. Rafał Trzaskowski potwierdził również, że w stolicy przygotowywane są miejsca dla uchodźców z Ukrainy, jednak nie podał konkretnej liczby, tłumacząc, że jeszcze